lekko przesunięty wobec reszty. Historia toczy się, moja się wierci. Przez długie dni takie niepoliczone, choć mówią, że to mi już dzwonił dzwonek. Bo jesteśmy dość niecodziennym składem. Poznaliśmy się w sumie dość przypadkiem. Ja jestem bardziej z rapowego świata, Radek z alternatywnego. Ale jakaś jeżowa chemia zaistniała między nami i postanowiliśmy zrobić płytę. I to nie jedno. Poznaliśmy się na... W sumie można dzisiaj się mówi, że na portalu randkowym, ale kiedyś tego nie było, więc po prostu przez internet. Tak. Po prostu w internecie Jarek opublikował swój kawałek i zadzwoniłem do niego, bo podał swój numer. Mam nadzieję, że nie robisz tak ze wszystkimi. To się okaże. No a teraz zagramy numer, który zapowiedziałem wcześniej. No, nasz perkusista żyje w swoim świecie właściwie. Szanujemy go za to bardzo, ale chodzi o muzykę przecież. Od razu może wymuszę. Gorące brawa dla Michała Jastrzębskiego. Super, że się ubłonił, bo zwykle tego nie robi. Słuchajcie raz. Holiday Billy gra z bandem. To cię poruszy, niebo rozchmurzy. Lepiej niż wina w kremle. Choć chciałby nami drygować gumowe białe batuty, robimy swoje, grając na nosie całemu światu. Jak prezydenci przebną tę żabę, patrz, drugą łykają. Chciałbyś żyć jak zamieszka, są inne zamieszki. Stara Europa potrzebuje kopa buntu wobec agresji. O dłuższej daty masz dość, niż protest, postęp są miary zasięgi. Kiedy stalowe grają Nie da.
ciężkie, piosenki mają być lekkie. Spoko, ale gdy cały świat się odchudza, może to dobrze, gdy coś jeszcze ma swoją wagę. Dziś rzeczywistość pędzi, muzyka musi wyzwalać euforię. A mamy tu plany gdzieś dobiec, czy tylko jak ślugi wypalać kalorii. Myślimy co sobie kupić, pomyślmy czego nie sprzedać. Zamiast o swoich kaprysach raz, pomyśl o cudzych potrzebach. Wolność na dłoni masz, a nie na pokładzie dziurawej szaluchy. Lepiej ją doceń, nie na tych plecach grając w białe batuty. Pa pa pa. Że co jakiś czas napiję się kawy, ponieważ przyjechaliśmy dzisiaj kawał drogi. Ja przyjechałem z odległej Bydgoszczy, a Radek, mimo że jest z Warszawy, to przyjechał skąd? Z Sopotu. Z Sopotu.